W tym filmiku zajmuję się analizą jednego zadania z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym z kwietnia 2013 roku. Tym zadaniem jest w naszym przypadku zadanie numer 7. Jest to dosyć długie zadanie i treść tego zadania jest następująca. Przeczytaj ogłoszenia 7.1 do 7.4, czyli tutaj mamy cztery różne ogłoszenia. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie od A do E. Wpisz rozwiązania do tabeli. Tutaj mamy te zdania od A do E i tutaj mamy tabelę. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia. Aha! Czyli mamy tutaj, no tak, 5 zdań, a tutaj mamy tylko miejsce na 4. Więc musimy no to bardzo tak szczegółowo się przyjrzeć tym i zdaniom, i tym ogłoszeniom. Cały czas akcentuję to, aby należycie z wielką uwagą, ostrożnie i ze zrozumieniem czytać treść polecenia. No dobrze, zapoznajmy się z treścią tych czterech ogłoszeń. Pierwsze. I od razu będziemy tłumaczyć na język polski. Swimming pool, West London. Pływalnia, zachodni Londyn. Pool for kids, ground floor. Pływalnia dla dzieci, parter. Parter, więc gdzieś tutaj strzałeczka w prawo jest kierująca dzieci na ich pływalnię. W nawiasie. Children must be accompanied by an adult. Dzieci muszą przebywać w towarzystwie dorosłych. Open on weekdays only. Otwarte jedynie w dni powszednie. Take a shower before entering the pool area. Weź prysznic przed wejściem na teren pływalni. It's necessary for all swimmers. Jest konieczne dla, czy wymagane jest dla wszystkich osób pływających to wear caps and swimsuits, by nosić czepki oraz stroje kąpielowe. 7.2. Danger. Uwaga, niebezpieczeństwo. High waves. Wysokie fale. No lifeguard on duty. Nie ma żadnego ratownika na służbie. Swim at your own risk. Pływaj na własną odpowiedzialność. 7.3. Redbridge Swimming Club in East London, czyli klub, tutaj pływalnia Redbridge we wschodnim Londynie, invites, zaprasza swimmers of all ages and abilities to acquire aerobics classes. Zaprasza wszystkich osób pływających w każdym wieku na klasy związane z wodnym aerobikiem. We meet every Saturday and Sunday. Spotykamy się co sobotę i niedzielę from 9 to 11 a.m. od godziny 9 rano do 11 przed południem. Come inside and get more information from our swimming instructors. Przyjdź do nas, czy przyjdź, no wejdź do środka jak gdyby, przyjdź and get more information i dostaniesz więcej informacji, znajdziesz więcej informacji from our swimming instructors, od naszych instruktorów pływania. Special summer offers. To jest już ogłoszenie 7.4. Specjalne oferty, letnie oferty, specjalne letnie oferty. We are located 200 km from the beach. Jesteśmy usytuowani 200 km od plaży. But we have everything you need. Ale mamy wszystko, czego potrzebujesz. To enjoy holidays by the sea. Aby cieszyć się no, wakacjami nad morzem. Choose from over 300 products. Wybierz z ponad 300 produktów. Only from Monday to Thursday.
Jedynie od poniedziałku do czwartku all swimsuits, wszystkie stroje kąpielowe and beach balls i piłki plażowe 40% off z obniżką 40%. Change rooms, czyli przebieralnie to na prawo, na lewo customer service desk, czyli jakby no, biuro obsługi klienta, punkt obsługi klienta next to the checkouts, tuż obok kas. Dobrze, teraz przetłumaczmy te pięć zdanek. You can see this text on a beach. I od razu będziemy może przyporządkowywali te teksty do konkretnych tutaj już tych ogłoszeń. You can see this text on a beach. Możesz zobaczyć ten tekst na plaży. You can find this text. Nie, przetłumaczmy najpierw te wszystkie i potem będziemy przyporządkowywać je. You can see this text on the beach. Możesz zobaczyć taki tekst na plaży. You can find this text in a sports shop. Możesz znaleźć taki tekst w sklepie sportowym. This text informs people about what they must put on. Tekst ten informuje ludzi o tym, co muszą założyć na siebie. This text contains information about some weekend activities. Tekst ten zawiera informacje o pewnych aktywnościach fizycznych w weekend. This text informs holidaymakers about how to get to the beach. Tekst ten informuje wczasowiczów o tym, how to get to the beach, w jaki sposób dojść na plażę. Może zaczniemy od końca. Czy znajdujecie tutaj jakieś ogłoszenie, czy treść w jakimś ogłoszeniu o tym, że znajduje się jakaś informacja, jak dojść na plażę? Zdaje się, że nie, więc E jest tym zdaniem, które nie zmieści się tutaj do naszej tabelki. No dobrze, teraz musimy przyporządkować jedynie te zdania od A do D. Zaczynamy od A. You can see this text on a beach. Możesz zobaczyć tekst ten na plaży. Moim zdaniem jest to ten, Danger High Waves. Uwaga, niebezpieczeństwo, wysokie fale, prawda? Więc ogłoszeniu 7.2 przyporządkowałbym treść zdania tutaj A. B. You can find this text in a sports shop. Możesz znaleźć taki tekst w sklepie sportowym. W sklepie sportowym tutaj jest typowa pływalnia. Tutaj są aktywności fizyczne, tutaj właśnie w weekend, wodny aerobik. Najprawdopodobniej to, prawda? Tutaj mamy sklep sportowy, no, że jest oddalony 200 km od plaży, ale ma wszystko, co potrzebujesz, by cieszyć się wakacjami nad morzem. Tutaj mają obniżkę 40% na wszystkie kostiumy kąpielowe oraz piłki plażowe. Zatem tutaj temu ogłoszeniu 7.4 przyporządkowałbym zdanie B. C. This text informs people about what they must put on. Tekst ten informuje ludzi o tym, co muszą założyć na siebie, muszą mieć na sobie. Moim zdaniem, i myślę, że to jest najlepsza odpowiedź, to jest właśnie treść ogłoszenia 7.1, gdzie czytaliśmy, że it's necessary for all swimmers, że jest konieczne dla wszystkich osób pływających to wear caps and swimsuits. By mieć na sobie czapki, czepki i stroje kąpielowe. Więc właśnie put on może być synonimem do czasownika to wear. I odpowiedź D. No to już wiemy, ale no przeczytajmy. This text contains information about some weekend activities. Tekst ten zawiera informację o pewnych weekendowych aktywnościach fizycznych, więc to będzie
ogłoszenie 7.3. I tak właśnie wyglądają prawidłowe odpowiedzi.